Krystyna Janda, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych, reżyserka, autorka książek oraz felietonów. Przełomem w jej karierze była rola Agnieszki w filmie Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. Wajda mówił o Jandzie, że ona ma coś do powiedzenia z ekranu. Pisano o Jandzie, że jej możliwości aktorskie są nieograniczone. Udowadnia to do dziś. Ma na swoim koncie sukcesy we wszystkich gatunkach scenicznych, w repertuarze od klasycznego do współczesnego, polskiego i światowego. Zdobyła większość z możliwych nagród polskich i zagranicznych, począwszy od tej za debiut aktorski imienia Zbyszka Cybulskiego czy Złote Lwy Gdańskie i Złotą Palmę za główną rolę w filmie Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego oraz za debiut reżyserski Pestkę na festiwalu filmowym w Gdyni. Zagrała też w nagrodzonym Oscarem filmie Mefisto Istvana Szabo. Była wielokrotnie odznaczana za zasługi na rzecz kultury, m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, czy Międzynarodową Nagrodą Mediów imienia Karola Wielkiego za wkład w integrację europejską, po raz pierwszy przyznaną kobiecie. W 2004 roku wraz z rodziną stworzyła fundację, której celem jest wspieranie i upowszechnianie kultury, w szczególności poprzez prowadzenie teatrów Polonia i Och Teatr. Krystyna Janda uważa stworzenie tych teatrów za dzieło swojego życia. Pani Krystyno, ja przychodzę do Pani dzisiaj jako do mistrza sztuki aktorskiej. Do mojego mistrza i nie tylko mojego. Masterclass taki. O taki masterclass trochę poproszę, nie tylko dla mnie, ale mam nadzieję, że przyda się też innym. I nie tylko ze względu na sztukę aktorską, ale na Pani kreatywność, na Pani niezwykłe możliwości tworzenia. Chciałabym Panią spytać, pozwoliłam sobie, Kultura to Natura to jest taki kanał, na którym ja rozmawiam i z artystami, ludźmi, których bardzo cenię, podziwiam, ale rozmawiam też z ludźmi na ulicy, rozmawiam z profesorami, z filozofami, z ludźmi na ulicy o tym, czy czują się artystami swojego życia, czy czują, że w ogóle mogą wpływać na swoje życie, kreować je i w ogóle transformować od środka, zaczynając, ale nie tylko. I przychodzę do Pani, bo na rzecz tej rozmowy pozwoliłam sobie przyjrzeć się bardzo blisko różnym ważnym zdarzeniom w Pani życiu zawodowym i tak sobie myślę, że to, że dzisiaj tu jesteśmy, że chwilę wcześniej też świętowaliśmy 14-lecie tego teatru, że jest Pani kojarzona oprócz aktorskich swoich dokonań z tymi niezwykłymi miejscami, jakimi są te teatry, z tymi ogromnymi centrami, ośrodkami sztuki w tym mieście, które skupiają wokół siebie ludzi, nie tylko publiczność, ale artystów, które ja sama to czuję, bo sama czuję się związana z tym miejscem, ale tak mi się wydaje i chciałabym Panią o to spytać, jak ewoluowało od momentu, od początku, przynajmniej od Pani, jakby można powiedzieć, okresu dojrzewania, od momentu Pani tych pierwszych prób wyrażenia siebie, tej pierwszej walki o siebie, o tą prawdę swoją, o to, kiedy z ojcem Pani walczyła o te spodnie kolorowe, szerokie, do momentu tak naprawdę dzisiaj, bo cały czas jest Pani symbolem tego połączenia, robienia i mówienia tej swojej prawdy. I chciałam Panią o to spytać, jak Pani to widzi, jak to ewoluowało na Pani przykładzie. Nie chcę mi się tego opowiadać, bo to jest bardzo długa opowieść i meandryczna. Tak. Ja mam 67 lat, to jest bardzo już długo. Ciągle mówię, że prawda jest takim najważniejszą rzeczą, której pilnuję, czy której hołduję. I w życiu zawodowym, i w życiu osobistym, ciągle. Dlatego, kiedy zaproponowano mi, żeby robić kosmetyki pod tytułem Janda, to zapytano mnie, jakie słowo bym chciała wybrać, powiedziałam prawda, mimo że to ma być coś dla kobiet, co ma je zmienić, upiększyć, to jednak prawda dla mnie była ważniejsza. Po pierwsze,
Jeśli chodzi o moje życie prywatne, o moje życie rodzinne i życie związane z zawodem, tak naprawdę oprócz tego pierwszego zawirowania związanego ze spodniami w kwiaty, z którymi się nie mógł zgodzić mój ojciec, nie było żadnych innych do końca życia, do dzisiaj. Nie mam żadnych przeszkód. Nie mam ani jednego dookoła siebie, ani jednej osoby, ani w rodzinie, ani wśród najbliższych, którzy by mnie w jakikolwiek sposób ograniczali, którzy by mi stawiali jakiekolwiek warunki, którzy by nie pozwolili mi pracować, myśleć czy robić tego, na co mam ochotę. I tak naprawdę ten element, ten drobiazg ze spodniami w kwiaty, bo mój ojciec był po prostu strasznie konwencjonalnym, prowincjonalnym, jeśli chodzi o to, o sposób myślenia, jak powinna kobieta wyglądać, jak się powinna nosić, jak się powinna zachowywać. Ale bardzo szybko mu to przeszło, dlatego że pił dużo wódki i w ogóle zapomniał, że ja istnieję. A moja mama za to była osobą od początku niezwykle kreatywną i otwartą. I to jest taki, miałam rodziców, którzy byli tak niby takimi sobie zwykłymi. Ojciec był inżynierem mechanikiem, potem jeszcze inżynierem zbrojeniowym, bo skończył drugi wydział. Mama zajmowała się księgowością i pracowała w szpitalu, zajmując się księgowością szpitala. I byli sobie takimi niby zwykłymi ludźmi, ale jak tak się potem okazało, jak ja już byłam aktorką i na nowo z nimi zamieszkałam, to okazało się, że po pierwsze, że mój ojciec, co wiedziałam od dziecka, ma słuch absolutny i gra na wszystkich instrumentach, nie ucząc się tego, że jak sobie chce, to siada sobie do fortepianu i na dwie ręce gra wszystko, co usłyszał. Od kolęd do, parafrazując Chopina, i jest po prostu człowiekiem wielu talentów, bo między innymi był grawerem, jak się okazało, i to takim bardzo wziętym grawerem, robił rzeczy ozdobne, o czym ja nie wiedziałam przez całe życie, znaczy po prostu dorabiał sobie, ale okazało się, że ma talent plastyczny. Mama z kolei całą młodość występowała w jakimś zespole, w jakimś domu kultury, coś tańczyła, śpiewała, nie wiadomo co. Ja o tym wszystkim w ogóle nie wiedziałam, bo oni nigdy mi tego nie powiedzieli. Dopiero jak potem ze mną zamieszkali na nowo, to się okazało, że to są po prostu ludzie, że gdyby inaczej się ułożyło to życie ich, to pewnie jakoś by się realizowali. Ale oni nie mieli takich tęsknot, w ogóle nie mieli takich marzeń. To uważali, to było bardzo fajnie. Kiedyś ojciec mi powiedział, a wiesz, jak miałem 14 lat, to grałem w takiej sztuce Żywy trup. Ja mówię, tak? Mówię, to bardzo dobry tekst. On mówi, tak, pamiętam, coś takiego grałem i miałem jakieś sukcesy, ale potem już budował ciężarówki Star, a potem traktory Ursus, a potem już był odpowiedzialny za naprawę wszystkich maszyn budownictwa Warszawa. Także był bardzo poważnym panem dyrektorem, który musiał realizować pięciolatki i to go głównie zajmowało. Także to po pierwsze, oni byli zamknięci, ale otwarci. A z drugiej strony 60% właściwie, czy tam 60 może mojego życia, to był komunizm. Tak. To była cenzura, tak. To było ograniczenie wszelkie. Tak. To znaczy nawet jeżeli byłam bardzo kreatywna i wszyscy ludzie dookoła mnie, to żyliśmy pod presją cenzury. I właściwie całe moje życie artystyczne nie było wolne od tego kagańca. Ja cały czas robiąc cokolwiek w filmie, cały czas myślałam o tym, że tę scenę może wyrzucić cenzura, jak grałam ją, że ciekawa jestem, czy puszczą nam to. Ciekawa jestem, czy na przykład ta, grałam w teatrze telewizji jakąś taką węgierską sztukę wolnościową, jakieś coś takiego było, jakąś arankę taką grałam, bo strasznie mi zależało, żeby to poszło. Bo wydawało mi się to nadzwyczajnie napisane i rola dobra do zrobienia. I cały czas grając myślałam o tym, czy to w ogóle pójdzie. Potem skończyły się czasy, zmieniły się czasy, ja zaczęłam być reżyserem. I z kolei oprócz tej odpowiedzialności takiej za to, co chcę opowiedzieć, dlaczego chcę to opowiedzieć jako reżyser, co chcę ludziom dać do ręki, i oprócz odpowiedzialności za artystyczną wymowę tego, to jednak ciągle mnie niosło w kierunku religii.
I cały czas, robiąc pestkę nawet, dla mnie, najważniejsze dla mnie było to, że żyję w społeczeństwie, które się deklaruje w 95% jako społeczeństwo katolickie. A jednocześnie dookoła mnie wszyscy kłamali i się zdradzali. I mieli kochanki. W związku z tym, jak przypomniałam sobie, że jest taka książka Anki Kowalskiej, kultowa książka dla kobiet, bo mężczyźni nie byli w stanie w ogóle przez to przebrnąć. Ja wiem, bo kilku operatorów filmowych i reżyserów to czytało i każdy powiedział, że nie chce tego robić, więc musiałam w rezultacie to sama wyreżyserować. Ale że jest to kultowa książka dla kobiet i taka fundamentalna, taka jak to tam, nie wiem, nauka latania w Ameryce, powiedzmy taka książka o wolności kobiet, tak tutaj ta pestka była taką tego typu książką. I też dla mnie najważniejszą rzeczą był ten związek tego bohatera z żoną, katolickie małżeństwo, żona katoliczka. Te pamiętam to mój upór jako reżysera, że musimy mieć scenę miłosną, że w scenie miłosnej ten krzyżyk musi na szyi u tego Daniela być dociskany, na mnie spadać. Bo to jest obrazek. Dlatego, że chciałam coś komuś uświadomić, że jak zdarza się takie nieszczęście w życiu człowieka, dzisiaj uważam, że to nieszczęście, bo jestem stara, ale jak byłam młoda, to nie, tego tak nie traktowałam. Jak miłość, taka zabroniona, niechciana, czy jakby, jak to nazwać, to po prostu nie ma wyjścia. No to po prostu staje się naprzeciwko samego siebie i nie można z tej matni szamocząc się, czy wyjść, ponieważ w każdą stronę wyjście jest niedobre. I dlatego wtedy to samobójstwo mojej postaci, Agaty, to samobójstwo, ten wypadek, to zginięcie pod tramwajem, ale jednocześnie ja chciałam, żeby to wyglądało na samobójstwo, że to jest po prostu kobieta tak kocha, a sama nie ma obciążeń wiarą, bo sama jest niewierząca. W związku z tym tak kocha, że go uwalnia od tego problemu. Po prostu popełnia samobójstwo pod tym tramwajem, żeby on już nie musiał się tak dalej zastanawiać, jak dalej żyć. Ale ciągle. I potem zrobiłam na przykład, porozmawiajmy o życiu i śmierci w telewizji. I to było dla mnie bardzo, bardzo ważne, dlatego że zestawiłam dialogi toczące się tak jak w większości rodzin w Polsce. Dialogi ludzi, którzy się nie kochają, nie szanują, kłamią, kradną, robią aborcje. No wszystko, co można, bo tam jest związek ojciec, matka, syn i to są... I zderzyłam to z drogą krzyżową. I to miało pójść na Wielkanoc. I wtedy telewizja mi to zatrzymała. Ja tego nigdy w życiu nie zapomnę, że wszystko się skończyło, już nie było cenzury, a wtedy telewizja przestraszyła się kościoła. Ja dostałam jakiejś furii, bo mi się wydawało, że jest to najbardziej rekolekcyjny spektakl, jaki w ogóle można zrobić. I pamiętam, że sama potem, omijając telewizję, poszłam z tą taśmą do hierarchów kościelnych, pokazałam im to i na piśmie uzyskałam od władz, najwyższych władz kościelnych i telewizja na ten papier puściła. I to się pojawiło raz. Po czym wiem, że taśmy z tym przedstawieniem krążyły na rekolekcjach kościelnych. Wiem, że księża używali tego spektaklu jako tematu, znaczy jako takiej bazy. Czyli wszystko to opowiadam po to tylko, że zapytałaś mnie o ograniczenia i o meandry, jakimi przebiegało. Ale wszystko to jest po to, żeby powiedzieć, że zawsze sztuka, jeżeli to można nazwać sztuką, to co robię, no ale tak się to powinno nazywać, nie wartościując,
nie było wolne od trudności. To była zawsze tylko i wyłącznie rozmowa. Aha. Że jakby sprawy artystyczne były bardzo ważne, bo ja skończyłam liceum plastyczne i tam chodziłam do szkoły muzycznej i zawsze forma miała dla mnie znaczenie, ale treść miała większe znaczenie. Dlatego jakby zawsze forma szła za treścią, a nie odwrotnie. Nigdy nie stawiałam formy i artyzmu przed tym, co chciałam powiedzieć. A starałam się wszystko powiedzieć najprościej jak można. Najprościej, najkrótszą drogą trafić do widza i najbardziej emocjonalną, co eliminowało tak zwane artystowskie zapędy. No i tak jest do dzisiaj, po to zrobiłam te teatry. Oczywiście dzisiaj jestem osobą zawiedzioną, prawdziwie, ponieważ zrobiłam fundację i zrobiłam teatry, bo myślałam, że będę dalej żyła w takim kraju, jak żyłam ostatnie 30 lat, a ostatnie 5 lat żyję w kraju zupełnie innym i nie jestem partnerem dla tego kraju, ani ten kraj nie jest partnerem dla tych teatrów. Musimy sobie radzić sami i musimy, że tak powiem, dźwigać to sami. Znaczy po prostu okazało się, że po tych wielu latach, mija 15 lat od momentu stworzenia fundacji, robię misję za ciężko zarobione, zapracowane tu ze wszystkimi tymi aktorami, ze wszystkimi tymi twórcami, o których mówisz, pieniądze. Oprócz publiczności nie ma wielu osób, którzy rozumieją, co robimy i mówią dziękuję. Także dzisiaj, gdybym robiła teatr, to bym zrobiła spółkę z o.o., własne przedsiębiorstwo i bym sobie po prostu nie zajmowała się tymi całym moim repertuarem zaangażowanym społecznie, tak, opowiadającym o trudnym repertuarem, bo tylko w części on jest bardzo łatwy, bo musimy zarobić, ale w bardzo dużej części jest to repertuar po prostu opowiadający o ludziach samotnych, wykluczonych, o odmienностях, o tolerancji, robimy klasykę, jakiej nie robią żadne teatry państwowe w milionach dotowane. Na przykład robimy krzesła Ionesco, na które by się nie odważył w tej chwili teatr żaden pewnie, bo wiedziałby, że to będzie trudno z publicznością. Nieważne, no w każdym razie dzisiaj bym pewnie pomyślała inaczej i zrobiła co innego. Tak, pani Krystyna, ale bo oczywiście mam trzy pytania równocześnie po tym, co pani powiedziała, ale może powiem tak. Jak ja sobie się przyjrzałam pani zawodowemu życiu, pozwoliłam sobie na rzecz tej rozmowy, to właściwie wszystkie pani decyzje, zwroty akcji w pani życiu, decydujące, jak i zdawanie do szkoły, i potem znalezienie się i te zdjęcia próbne do filmu Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru, czyli to, jak pani zaczęła być tą twarzą tego kina moralnego niepokoju, czy potem trafienie do filmu Przesłuchanie, czy nawet wystąpienie w tej gumie do rzucia, czy jakby te wszystkie z tą piosenką Poznanie Marka Grechuty, czy jakby odejście, czy po prostu urlop od teatru powszechnego i ta chęć stworzenia tego teatru dla siebie i okazuje się nie tylko dla siebie, bo dla tak wielu osób. Wszystkie te wydarzenia, które były ogromną trudnością, wydawałoby się, zbiegiem okoliczności trudnym, gdzie pani właśnie zawsze, bo też od tego zaczęłam, zawsze miała to połączenie, jakąś taką niezwykłą wiarę, często, tak jak pani mówi, bezczelną, w to, co pani czuje i w tą prawdę, którą pani po prostu jakby czuje i mówi, tą odwagę, ale że to wszystko i tak naprawdę to, co pani teraz mówi, ten teatr, który pani tworzy, który on jest, że to wszystko powodowało coś niezwykłe efekty, bardzo dobre. Przecież te pozorne, czasem trudne sytuacje, niekorzystne. Przecież o powstawaniu filmu Przesłuchanie można by zrobić niesamowity, po prostu film sensacyjny tak naprawdę, prawda? Pani tam, krótko mówiąc, ta trudności z teatrem powszechnym, wydawałoby się dla kogoś coś strasznego, tak, jakieś załamanie kariery i tak dalej, nagle się okazuje i ogromny wysiłek całej rodziny pani tworzy nagle te miejsca. I teraz, bo ja też słucham pani wypowiedzi i pani jednak rozumie tych ludzi i to, co się teraz dzieje. Pani rozumie, pani ma zrozumienie. Ja miałam też przyjemność, jeszcze tylko powiem, a propos zrozumienia,
Bo pani też często mówi, tak, ja wiem, że jest pani rozczarowana i tak dalej, ale z drugiej strony miałam tą przyjemność być reżyserowana przez panią w sztuce, no nie wiadomo, nieważne, korporacyjnej i tak dalej, gdzie reżyserowała pani moją postać, osoby właśnie takiej, która reprezentuje system, prawda? System, wszystko musi być tak, jak jest zapisane, ale zawsze pani reżyserowała mnie i wystarczyła mi pani sugestie, że to musi być człowiek, że zawsze to jest człowiek. I pani, nawet w tym, w którym jesteśmy momencie życia przełomowym, pani rozumie tego człowieka, tego, którego z drugiej strony pani nie rozumie, to znaczy nie zgadza się pani z nim, tego dzisiejszego człowieka. Ja człowieka rozumiem zawsze, ja tak, nie rozumiem właśnie. Tego władzy. Tak, no ale ona jest przejściowa i też to pani wie. Trochę jak na mój wiek, trochę za mało przechodzę. No. Bo ja już nie mam czasu. Ale, za długo. Ale powiedziała pani, że też pani docenia to, że to wszystko jest jakimś przejściowym momentem. Nawet to życie jest przejściowe, prawda? Przejściowym momentem. A u mnie teraz szybciej to... Ja nie wiem, czy jeszcze szybciej można u pani? Rozmawiałam z moją przyjaciółką, która śpiewa Ty miniesz, ja minę, miniemy. I ja mówię, no przestań się denerwować, miniemy. Ale i to jest tak, z jednej strony to jest smutne, a z drugiej strony to jest tak naturalne, w ogóle się tym już nie przejmuję. Natomiast, jakby to powiedzieć, ja nigdy nie byłam osobą, która się załamuje. Z każdej trudności, w każdej trudności widziałam jakąś perspektywę jasną i po prostu, jeżeli się nie dało przejść jednym mostem, to szukałam drugiego i przechodziłam tę rzekę. Natomiast, jakby to powiedzieć, przeszłam życie tańcząc na pas. W ogóle nic mnie nie kosztowało. To znaczy, ja wysiłku żadnego. To znaczy, jakby to powiedzieć, mnie jest trudno to powiedzieć, dlatego że ja się nie staram mieć sukces. Ja to go prawda. Po prostu mam. Na festiwale pani nie jeździ, to prawda. Nie, to znaczy jest coś takiego, że strasznie emocjonalnie i bardzo pracuję i bardzo chcę, ale to jest wszystko dlatego, że muszę tak, a nie, że ja to wymyślam. To znaczy, no pewnie gdybym była, nie wiem, otworzyła zamiast teatru dom dziecka, to byłby to najlepszy dom dziecka w Polsce. No dlatego, że ja bym stanęła na głowie. No tak. Ja no bym tak. po prostu zrobiła wszystko, żeby te dzieci były tam szczęśliwe i wyrosły na mądrych, inteligentnych ludzi ze mną razem. I czy ich by było 50 czy 100, to ja bym je wszystkie starała się poprowadzić w jasność jakiegoś życia. Ja myślę, że tak jest ze wszystkim, czego dotykam, ale to jest wychowanie, to jest też wykształcenie takie przez dziadków, przez rodziców. Ta przyzwoitość jest niesamowita, którą pani reprezentuje. Faktycznie muszę powiedzieć, że też ją odczuwam i to tutaj współpracując z tym miejscem i znając pani podejście i jakby całego stylu, który tu panuje. Faktycznie pani często mówi ta przyzwoitość i to jest bardzo ważne i jakby stąd ono wychodzi. Właśnie muszę napisać kartkę na tablicy, że bardzo wszystkich przepraszam za moje wczorajsze historie przedpremierowe, ale trudno, no czasem się tak zdarza, to jest jednak, teraz chcę powiedzieć też o innej rzeczy, o odpowiedzialności, że nagle tak sobie tańcząc zrobiłam fundację i otworzyłam sobie jeden teatr, potem drugi teatr, potem się okazało, że w obu tych teatrach grają 400 aktorów, że mamy 60 sztuk w repertuarze, że jest strasznie trudno to wszystko zsynchronizować. Zdarzają się, jak to jest 400 osób, samych aktorów, a dookoła są inni twórcy, to nie ma dnia, żeby się komuś coś nie przydarzyło tak. z tych 400 osób. Oni tam, nie wiem, dzieci wpadają, spadają z rowerów aktorom, czy się aktorki rozwodzą, czy się coś staje, czy komuś się ktoś rodzi, jak ktoś umiera. I to mnie w bezpośredni sposób od 15 lat dotyczy w tych teatrach, dlatego że te wieczorem te spektakle się odbywają, ja się z tymi wszystkimi historiami jakoś tam zderzam.
Ale jednocześnie też muszę martwić się o to, żeby ta maszyna dalej pracowała, dlatego że to jest odpowiedzialność za tych ludzi. Nie dla tych, którzy mają etaty, bo tam ich jest nie tak dużo, ale za całą tę grupę, za całą tę społeczność, która powstała dookoła tych teatrów. Za publiczność nawet, bo kupili bilety i mają iść do teatru 5 grudnia, bo tak sobie zaplanowali, więc co ja im zrobię? Przecież nie odwołam, tylko nawet jeżeli nie może być w repertuarze grane to, co było zaplanowane, to stanę na głowie, żeby tego wieczora dostali coś dobrego w zamian, żeby nie rozczarowali się nami, czy życiem, tak, czy wieczorem choćby. Także to jest odpowiedzialność za tym, żeby tym wszystkim... I to jest męczące. I to muszę powiedzieć, że mnie pokonuje, że to są takie noce i takie wieczory, że ja mówię... A przyszedł niedawno do mnie taki pan, któremu kazano napisać, znaczy polecono napisać mój portret. Młody człowiek. I tak siadł naprzeciwko mnie i ja tak mówię, widział pan mnie w ogóle w teatrze? Okazało się, że... Że widział. Że widział, co nie jest takie częste teraz u tych młodych dziennikarzy, że widział i że no, tam widział tam no, i tak nie bardzo wiedział, jak do mnie podejść, bo tak mu coś polecono, żeby zrobił. I mówi tak, wie pani, siadłem w redakcji i wszyscy w redakcji powiedzieli, zadaj jej jedno pytanie. Jakie? Po co jej to? Po co jej ten wysiłek? Po co jej to ryzyko? Po co jej to coś wielkie na głowie całymi dniami? Mogłaby spokojnie, że tak powiem, żyć inaczej i grać tylko to, na co ma ochotę. A ja, prawda jest też taka, że 15 lat jakby służę fundacji. Tak. I każdą rolą, i każdą reżyserią, i każdym wieczorem, i każdą radą, tak, i każdym jakby zastępstwem, które robię sama, grając za aktorów, że tak naprawdę ja już dawno nie realizuję swoich marzeń. Ja realizuję marzenia fundacji i sama się używam jako narzędzia do tego. No właśnie, ale pani Krystyno, bo wspomniała pani, dziękuję za to, bo ja nawet właśnie, to było dla mnie ciekawe, ale nie czułam, żeby aż tak, żeby panią pytać, dlaczego Pestka powstała, a tutaj tak sobie pozwolę, że no miałam tą przyjemność państwa poznać przy tym filmie, jak byłam dzieckiem. Ale czy nie uważasz, że to była super scena? To moja? Pani to pamięta? Jezu, dziękuję. Ja tak lubię tę scenę. Naprawdę? Tak lubię. A wie pani, że ja brałam udział w castingu do Tristana i Izoldy i pani mnie z tego castingu wzięła? Ja byłam, koniec był tak, mój ja ostatni rok szkoły teatralnej i pani Basia Turska, Ela Turska zaprosiła mnie w pani imieniu. Tak, tak. Ja poszłam i właśnie tam i tam byłam zbyt płaczliwa. Prawdopodobnie. I po prostu dostałam taki prezent, że zagrałam maleńki epizod u pani w filmie, ale miałam przyjemność widzieć, jak państwo pracują przy nim i miałam przyjemność być częścią tego jedynego filmu i dlatego teraz pytam, a dlaczego nie miałaby pani jednak, może by pani wtedy trochę... No bo niedawno gdzieś przeczytałam, bo ja teraz czytałam taką tą książkę, tą najgrubszą, tą pani zyskuje przy bliższym poznaniu. Też pani gdzieś tam mówi, że no tak, no właśnie, że z czego no Andrzej Wajda, nie ma już go z nami, z czego miałby być ten trzeci człowiek. Ja nie mówię, że miałaby pani zrobić trzeciego człowieka, bo to... Nie, ale, to na pewno nie, bo ja się nie czuję... Tak, ale jednak z pani wyczuciem, intuicją, cały czas pracując, rozumiesz, że nie możesz zrobić wszystkiego. Oczywiście. Że musisz wybrać. I że jeżeli ja wybrałam fundację i te teatry, to muszę tu trwać. Że nie mogę się zajmować czymś innym. Że nawet moje odejście, takie to wyreżyserowanie tam Hrabiny w Gdańsku, w operze, co to byłam na próbach tylko wtorek, środa, czwartek i tu wracam na weekend, a tam znowu wracam tylko na 3 dni i tak się zgodzono na to, żebym w takim trybie zrobiła tę operę. Nawet to stało się wielką wyrwą w fundacji. Tak. Że ja muszę teraz to odrabiać, pół roku odrabiam tamte moje nieobecności. I to powstały zawirowania, decyzje podczas mojej nieobecności, które niekoniecznie posłużyły fundacji. Także ja wybrałam
No już widzisz, że nie zagrasz wszystkiego, nie zrobisz wszystkiego, nie wyreżyserujesz wszystkiego, nie spotkasz się ze wszystkimi, że trzeba wybierać, wybierać. Im dalej w to życie, tym bardziej trzeba wybierać. I ja po prostu tak wybrałam, nie chcę już robić nic innego. To ja teraz spytam, właśnie zaczęłam od tego. Sztuka aktorska. Uważa pani, że to jest sztuka? Aktorstwo? Tak, absolutnie. Absolutnie, chociaż bywa tylko sztuką. I to nie tak często. Natomiast ja chcę powiedzieć o czymś zupełnie innym, dlatego że oczywiście to jest sztuka w tym sensie, że trzeba wiedzieć, no jest pewien zestaw, że tak powiem, umiejętności. Alfabet, jak pani to nazywa. Alfabet, czy warsztat, czy własny język porozumiewania się z publicznością, własny sposób, prawda, na to cały taki asortyment rzeczy, które się zdobywa przez pewien czas, żeby potem się uwolnić, być aktorem i ludziom opowiadać jakieś historie. Ja chcę tylko powiedzieć, że oprócz tego wszystkiego jest jeszcze coś, co jest w ogóle niezależne od zawodu. Jeżeli wiesz, co chcesz opowiedzieć i naprawdę chcesz to opowiedzieć, to masz suwerenność i opowiadasz. I nawet możesz wchodzić nie tą stroną na scenę, nie tą nogą, nie do końca dobrze mówić, nie do końca, ale zawsze będziesz prawdziwa i zawsze to opowiesz, bo będziesz miała wolność w sobie, żeby to opowiedzieć. Tak pani mówi o tym, że tak naprawdę to nie zależy właśnie od tych umiejętności pewnych, technicznych szczególnie, ale to, jakim się jest głębokim człowiekiem. Tak dokładnie. Naprawdę. Przy czym jeszcze jest jeden element, który jest w ogóle poza z tym, się człowiek rodzi albo nie. Jedni się rodzą z tym, że są nudni, a inni, że nie są nudni. No tak. I to jest jeszcze boczna rzecz, to jest ta trzecia, której nie da się przeskoczyć. Ja nie wiem, na czym to polega, że czasem są ludzie, którzy opowiadają najciekawsze historie w bardzo interesujący sposób, tylko że to innych ludzi nudzi. Tak, nie mają tego przekazu. Ja nie wiem, na czym to polega. Także ten zawód to jest tylko, znaczy ten warsztat tak zwany i ta sztuka aktorska to jest tylko jeden element. Tak. A reszta jest jeszcze dużo innych okoliczności, które się składają na to. Bo chciałabym właśnie powiedzieć o tej komunikacji z widzem. Bo jest pani mistrzem i bez dwóch zdań. I jeżeli ja też teraz sobie to przeanalizowałam i pani sama właśnie powiedziała, że przy przesłuchaniu tak naprawdę po tych 10 latach w zawodzie pani jakby posiadła ten alfabet, czyli już pani mogła w sposób precyzyjny zagrać to, co pani sobie zamierzyła i tam z tymi środkami, wszystkimi wyrazu i tak dalej, jakie pani zamierzyła. Ale znowu, jak to ewoluowało do momentu, Danuty W, tak zaznaczę akurat ten spektakl, bo nawet pani też pięknie o tym pisze, że to oczywiście ten spektakl, który tak bardzo jest umieszczony w rzeczywistości aktualnej i jest taki w pewnym sensie przez to trudny, jak pani właśnie komunikuje z tą publicznością, jak pani czuje, jak pani wprowadza ruch w ich serca, jak pani czuje, jak musi ich przeprowadzić po prostu przez te zakręty scenariuszowe. I właśnie o tym chcę powiedzieć, bo ja przychodzę na pani spektakle. Ale wiesz, Agnieszko, to jest jeszcze zupełnie coś innego. Tak. Ja sobie z tego zdałam sprawę jakiś czas temu, właśnie jak zrobiłam pierwszy raz. Właściwie to z Shirley to przeszłam. To Shirley mnie przeprowadziła przez te 40, czy mój syn ma 30 lat. Ja to robiłam wtedy, kiedy byłam z nim w ciąży, czyli 30 lat gram Shirley. I ta rola przeprowadziła mnie do publiczności różnymi takimi za kolami, stosując różne sposoby. Ja byłam smutna, wesoła, byłam wdową, byłam sierotą, bo umarła mi matka, byłam młodą matką, byłam rozwódką i cały czas ta Shirley mi towarzyszyła jako taka główna moja partnerka i przez nią się, prawda, transportowałam do widza w tych różnych moich sytuacjach życiowych. I na końcu doszłam do tego, po jakimś czasie, że nagle ona mnie przeprowadziła do widza jako mnie. To znaczy, że nagle pewnego dnia przestała już być tylko Shirley.
I potem nastąpiła cała kilka ról, że ja już nie jestem aktorką. Ja jestem też Krystyną Jandą, która jako aktorka opowiada im o historii tego kraju, którego jest obywatelką. I tak samo gram Zapiski z wygnania. Tak. Ja, Krystyna Janda, opowiadam, transportując się poprzez Sabinę Baral do tej publiczności, żeby im powiedzieć, jesteśmy razem na tej sali i zrozummy, co się stało. Coś takiego się stało w moim życiu zawodowym, że ja przeszłam na drugą stronę, dalej grając. Ale że już nie ma odróżnienia, że dlatego nie ucharakteryzowałam się na Danutę W. I dlatego nie charakteryzuję się na nikogo innego, tylko jestem tak, jak stoję. Wychodzę na scenę, prawie się nie malując, i specjalnie zakładam taki zwykły szary sweterek, żeby im być bliska i żeby być sobą i żeby nic nie udawać, broń Boże. Ponieważ chcę być z nimi razem w tym miejscu i w tym kraju, dźwigać razem z nimi to nieszczęście i ten problem. Ale to najbardziej porusza właśnie i to porusza najbardziej serca, bo... Ale być może, tylko że ja nie mogę inaczej, bo ja przeżywam to samo, co oni na widowni, jak to opowiadam. Bo to jest nasza wspólna sprawa, że coś takiego się stało w filmie Tatarak, tak, że tam się dokładnie też to stało. Tylko Andrzej to wykorzystał, Wajda, Andrzej to wykorzystał przez to, że zrozumiał, że ja mieszam życie z moim zawodem, że zaczęłam od jakiegoś czasu mieszać, że zaczęłam pisać w internecie, co jest kreacją, a jednocześnie piszę prawdę i jednocześnie mówię o tym, co mnie naprawdę dotyka, a jednocześnie to ma formę. Mhm. I napisałam coś i on powiedział, napisz monolog o śmierci męża, bo mnie to będzie potrzebne. I że to życie zaczęło się mierzyć, a wszystko stało się od takiej prostej sceny, że powiedział do mnie, napisz drugą część Tataraku, współczesną, o sobie. I ja napisałam taką scenę, że wchodzę do apteki, nie chcą mi dać lekarstwa i mówię do tej aptekarki, fikcji, ale jako Krystyna Janda, aktorka, która schodzi z planu u Andrzeja Wajdy. To się w tego dnia zaczęło wszystko i mówię, to ale ten lek jest potrzebny Andrzejowi Wajdzie, mówię, w tym filmie, w tym scenariuszu, który piszę. Na co się odwracam, aptekarka mi to daje, ja się odwracam i mówi, bardzo pani współczuję, ja też jestem wdową. I klamra się zamknęła. I ja to nagle zapisałam i Andrzej to przeczytał i powiedział, niemożliwe. To znaczy, że tak daleko mamy iść, to tak daleko przechodzimy już w życie. W jednej scenie padają trzy fakty, w trzech zdaniach, to my jesteśmy już po drugiej stronie. Róbmy taki film. I tak to się stało tak pewnego dnia, że ja po prostu zaczęłam, przestałam być aktorką, a zaczęłam być tylko sobą rozmawiającą z moimi, z obywatela, znaczy z moimi sąsiadami, ludźmi, że ten teatr. Oczywiście jak gram pomoc domową, czy jak gram tam coś udaję, coś bawię się sama i tak dalej, to gram nie siebie. Znaczy to gram po prostu, bawimy się, prawda? To tak. I nie jestem ja. Ale jest taka cały zestaw ról, gdzie ja jestem jakby gazetą, przyjacielem, medium. No w ogóle to już nie jest aktorstwo. Właśnie to jest ta trudność z tym zawodem, że to u mnie już nie jest. Że ja nie udaję. To, aktorstwo to jest coś sztucznego, a ja nie udaję. Ja, gdybym miała Medeę, to muszę udawać, prawda? Zabijam dzieci. Cierpię po tej śmierci, ale to wszystko jest grane. I dlatego pamiętam kiedyś, jak zrozumiałam, jak Jacek Kuroń przyszedł do teatru i zobaczył mnie w roli, gdzie byłam bardzo, bardzo, już nie pamiętam, co to było, byłam bardzo, bardzo prawdziwa. I on powiedział, taki teatr, mnie to w ogóle nie interesuje, ty jesteś taka prawdziwa. Teatr to powinno być nieprawdziwe. Mm-hmm. Ja mówię, Jacek, on mówi, tak, teatr to teatr. I ja go wtedy zrozumiałam, do czego on tęskni. On tęskni do takiego, do czegoś pięknego,
do braku życia. Życia mamy dosyć, jak mówi Sztur w Omdleniach. Po co nam życie? Życia mamy dosyć. Że to jest też jakaś transformacja jednak. A u mnie te tematy aktualne stały się tak ważne, że one musiały zabrać życie, żeby je opowiedzieć. Mhm. Tak Kazimierz Kutz też powiedział właśnie o Danucie W., że to, co tam pani osiągnęła na tej scenie, poprzez tą prostotę też taką niezwykłą, że to jest coś niesamowitego, niedostępnego w ogóle dla mężczyzn na przykład, bo on powiedział o jakiejś stronie kobiecości też. Tak, tak, on tam tak. W tym tekście, tak, ja tak. Też byłam z tym tekstem, byłam zdumiona tą analizą. Tak, ale też jeszcze wrócę, że też faktycznie pisano też o pani aktorstwie, że to właśnie ewoluowanie, jakby podsumowując, że to ta pani szajba, krótko mówiąc, tak, ta odwaga, ta bezczelność, ta czasem bezmyślność, tak, tam kiedyś, ale że ona te środki wyrazu, to wszystko, że jakby zaczęła pani nad nimi panować wręcz na poziom antycznego jakiegoś takiego przekazu, czyli pewnej, nie wiem, właśnie może uniwersalności. Ponieważ zaczęłam się posługiwać środkami wyrazu uniwersalnymi. A tym środkiem wyrazu jest prostota. No właśnie. Zwyczajnie. Ale trzeba to doświadczenie przejść. Trzeba było to wszystko przejść, czy zagrać te wszystkie szulkina, te role, nakrzyczeć się, napłakać, te kotki na blaszanym dachu, te wszystkie medę, te wszystkie elektry, te wszystkie, już nie wiem, te Shirley, Rity, to dwoje na huśtawce, to wszystko, to była aktorka. A dzisiaj doszłam do takiego momentu, że jak zaczynam coś zupełnie grać, to mi jest niewygodnie. No właśnie. To mówię, i też pani nie lubi tego oglądać. Nie, nigdy nie oglądam. No trudno jest grać przed panią, to prawda. Wiem coś o tym. Ale właśnie chciałam też spytać, co pani jakby zawdzięcza sztuce? Jakby już nie mówiąc, że pani w niej bierze udział. Życie, ale... super życie zawdzięczam sztuce. Mm-hmm. Znaczy tu jestem egoistką. Nie ośmielam się mówić, że moje życie, że tak powiem, ma wartość dla wielu ludzi. Ale dla mnie to, co robię, ma ogromną wartość, bo to daje mi w ogóle sens. Mhm. Bo tak to mogłabym sobie... Wszyscy mówią, a dlaczego ty nie odpoczniesz, nie pojedziesz, mogłabyś zwiedzać, mogłabyś... Tak... Ja mówię, ale mnie wszystko nudzi. Nudzą mnie wyjazdy, wycieczki, mnie interesuje tylko działanie. I wyłącznie. I to nie praca, a spotykanie się z ludźmi. Tworzenie. Rozmowa z nimi. Rozmowa przez teatr. Rozmowa przez rolę, rozmowa przez... Tylko to mnie interesuje. Mm-hmm. Także, zresztą też reżyseria, ja tak uwielbiam reżyserować, a to tak uwielbiam ten moment, kiedy się zaczynają próby i takie wszystko się staje i takie wszystko jest... A ponieważ mam tak określony gust i tak określony jakby nie znoszę fałszu i taką łatwość dzisiaj wybierania tego, co lubię, z tego, co nie lubię, co mi się nie podoba, że to jest już tylko przyjemność. Takie piętra powstają tych jakichś dziwnych światów. Dużo rzeczy ostatnio takich wyreżyserowałam, że sztuka w sztuce w życiu. Znaczy życie w sztuce i to jest wszystko w jeszcze jednej sztuce. W Ochtarze wyreżyserowałam kilka takich rzeczy, które mają kilka tych poziomów. Okowań, tak. Ale mam pytanie, jeszcze wrócę do tej duchowości, bo to mnie też bardzo zaskoczyło o tym, co pani powiedziała o pestce, ale o tej duchowości, bo też pani mówi, że jak pani gra, to pani czuje się jakby pani, tak naprawdę, no nie wiem, może to było dawno, a może zawsze pani to czuje gdzieś tam, to uniesienie, czyli taką rodzaju modlitwę. O co mi chodzi? I nawiążę do tego, że tak jak kiedyś Aleksandra Śląska, rozumiem, też ważna osoba, jakby nauczyciel pani, powiedziała, że to światło, tam a propos akurat męża reżysera, ale że to światło faktycznie jest najważniejsze, wewnętrzne. To wewnętrzne. I trochę bym chciała między tą duchowością i to światło wewnętrzne, bo ta praktyka, to wszystko, to tak.
i pani doświadczenie, warsztat, tak, ale... Ale dzisiaj ja to światło wewnętrzne widzę zupełnie inaczej. To znaczy, ja rozumiem doskonale, co mówiła pani Śląska. Natomiast... No są ludzie, którzy się chcą oglądać. No tak, no znowu, czyli albo są podłączeni do światła, albo nie. Po prostu, albo przez nich przechodzi, albo mają tą komunikację, albo nie. Albo to są przekaźnikiem, albo nie. Co robi iluminację. Tak. Albo tego, to światło się nie pojawia po prostu. Mhm. I ja bardzo często widzę wspaniałe aktorki, które po prostu, tak się pewnie stało w ich życiu, że są przegrane. Prywatnie, że przestały wierzyć w jakiś swoją wyjątkowość, czy w swój, bo można bardzo tragiczne przeżyć życie, ale jednocześnie z wielką nadzieją i z wielką taką wiarą, że to życie jest ważne i wtedy tego się światła nie gubi, nie traci. A są takie osoby, że byle drobiazg je łamie i już ta żarówka w środku gaśnie i, i potem wychodzi się na scenę i ta żarówka się nie rozpala po prostu ciągle. A jeszcze spytam o żar, o którym pani mówi, że reżyserzy współcześni, bo też miała pani ten, wspomnę tutaj, ten Słodki koniec dnia Jacka Borcucha i pani pojawienie się w tak dużej roli po dłuższym czasie i wspaniała nagroda w Sundance za rolę główną kobiecą. Mówi pani, że współcześni reżyserzy są, no, mają wyobraźnię, warsztat, ale tak naprawdę brakuje im żaru. Że on się pewnie pojawi, ten żar, ale że troszkę jakby gdzieś pani coś takiego widzi. A czy żaru, to nie, znaczy może tam przy jakiejś, w jakimś kontekście to powiedziałam, natomiast niewątpliwie są technicznie, umieją opowiadać atrakcyjnie. Umieją skleić, umieją zmontować, umieją sfotografować, umieją opowiedzieć jakieś zdarzenie, prawda? Tylko potem po całości sklejenia brakuje tylko czegoś. Przekazu. Tych skrzydeł, no które właśnie niosą film. Także, ale jak to powiedzieć? Ja w ogóle mam specjalny gust i ja bym nie liczyła raczej na moje oceny, jeśli chodzi o kinematografię. No jasne. Dlatego, że ja nienawidzę nieinteligenckiego kina. Ja po prostu, mnie nudzi kino takie, gdzie bohaterami są jacyś złodzieje, jacyś, nie wiem, margines społeczny, dewianci. Ja jednak lubię kino inteligenckie, które ma jakieś tam w sobie... wolę na przykład film Kolekcjoner. No nie wiem, no jakieś takie... Lubię bardzo takie inteligenckie historie, inteligenckich bohaterów. I nie umiem z tego zrezygnować. I kompletnie mnie te wszystkie filmy, które teraz polskie, te brutalne... traumatyczne. Polskie filmy o marginesach jednak społecznych w ogóle nie interesują. W ogóle mnie to... W ogóle. To jest nie moje... Dlatego bym chciała, żeby pani zrobiła film, ale oczywiście to, jak to będzie możliwe, bo możliwe, że coś takiego się wydarzy, że pani to zrobi po prostu. Rola w filmie Jacka Borcucha to jest dokładnie to, co uderzyło w ten ton. To znaczy, że ja czekałam na taki scenariusz. A te wszystkie takie, które mi proponują jakieś mamy narkomanów, to, to jakoś ja nie, chyba żebym miała coś tam załatwić większego, ale nie bardzo mnie to małe życie interesuje. Chciałabym jeszcze panią spytać, ludzie dzisiaj są coraz bogatsi, mogę tak powiedzieć, w jakiejś skali, tak się okazuje. Ponoć. Jest coraz więcej milionerów, młodych. No chcielibyśmy, żeby chodzili do teatru, chcielibyśmy, żeby uczestniczyli w sztuce w ten sposób, ale gdybyśmy mogli jakoś ich zachęcić, żeby w ogóle, nie wiem,
tworzyli jeszcze, bardziej współuczestniczyli, czyli pomagali tworzyć sztukę na przykład. To jak byśmy mogli, bo na przykład pani też gdzieś wspomniała, że na przykład w samym Paryżu jest, w porównaniu na przykład z naszymi prywatnymi, pani jest twórcą pierwszych prywatnych teatrów w Polsce, ale w Paryżu zdaje się jest 70 takich teatrów. Ale na przykład, a byłam w Nowym Jorku kiedyś, spędziłam tam rok i tam tych sal teatralnych, czy różnych takich miejsc, gdzie można pójść, zobaczyć różnego rodzaju teatr, jest po prostu mnóstwo, a u nas cały czas nie, prawda? Jest dosyć trudno. Ja nie mówię, że w ogóle gdzieś, no nie wiem, jak pani myśli, jak można by zachęcić tych ludzi do tego, żeby może pomagali otwierać takie miejsca, czy w ogóle nie? Znaczy nie, przede wszystkim będą pomagali, jeżeli sami będą lubili chodzić do teatru. To znaczy nie ma pewnego rodzaju, w ogóle nie ma. Najpierw była, to strasznie w głowie mi zatoczyło od razu za szeroki krąg, dlatego że tak zwana cała działalność charytatywna, sponsorska, to jest tradycja. To się wypracowuje w społeczeństwie latami. No właśnie. To są całe rodziny, klany rodzinne. To są ludzie, którzy od pokoleń ich rodziny pomagały i właśnie odrzuconym ludziom, i biednym, i dzieciom samotnym, i kulturze. Ale to trzeba mieć tego jakby potrzebę i samemu w tym uczestniczyć. No strasznie trudno wymagać od inteligenta czy bogatego człowieka w pierwszym pokoleniu, żeby chciał sam z siebie sponsorować teatr. Zdarza się, ale najpierw musi go ten teatr pociągnąć, on musi się zakochać w tym teatrze, a potem będzie być może czuł potrzebę i potem już to będzie naturalne. Także to są latami wypracowywane mechanizmy, które w innych krajach nigdy nie zostały przerwane. Od pokoleń, od arystokracja polska zawsze sponsorowała sztukę. Teatr Polski w Warszawie został wybudowany za pieniądze polskiej arystokracji, które nigdy nie zostały im oddane, mimo że nazywały się pożyczką, ale Szyfman tak to budował. Także bardzo wiele, że całe osiedla robotnicze wybudowała arystokracja krakowska, arystokracja modrzejewska wybudowała teatr, współbudowała teatr i kilka i osiedle dla robotników w Krakowie, będąc aktorką w Ameryce już. Jakby było naturalnym sposobem istnienia, humanizmu, istnienia w społeczeństwie, był odruch społeczny budowania tego wspólnego domu, jakim jest kraj, i wspierania kultury narodu. Dzisiaj jest to załatwione niby od góry. Jest to po prostu, jest fundusz na kulturę i koniec. No, natomiast pani sobie radzi bez tego. Dystrybucja tych funduszy budzi wielkie zastrzeżenia. Dlatego ja chciałam takie wyrazić uznanie. Dlatego odważyłam się na tę rozmowę przy okazji, nie wiem, czy to jest nadużycie, czy nie, nie będę się tym przejmowała, bo kiedy pani opublikowała zdjęcie Marii Curie-Skłodowskiej tam z jakimś wpisem, że właśnie o niej w Japonii uczą się w szkole, o naszej Marii, o niezwykłej osobie. Raz, że cieszę się i gdzieś czuję taką siłę w pani gdzieś i właśnie to może teraz powiem, no bo to trudno będzie się wypowiadać na ten temat, prawda, takiego połączenia, ale przypomniało mi się, że jakiś scenariusz, prawda, powstał też w ogóle tego, żeby pani mogła zagrać tę rolę. Czy w ogóle jest taka szansa? Nie, myślę, że już nie. Mi się strasznie spodobał ten scenariusz. No właśnie. Ach, jak ja chciałam to zagrać, ale to było to był ostatni rok jej życia, kiedy przyjechała do Warszawy zrobić ten kamień węgielny i nie miała tego jednego grama radu. Znaczy przyjechała z radem w torebce, jechała z radem w torebce i zgubiła się na 2 doby. W drodze z Paryża do Warszawy zaginęła. I wiadomo, gdzie ona była. I to było o tym momencie, kiedy ona odwiedziła ten dom, w którym spotkała pierwszą miłość. I ten dom, gdzie spotkała swojego dawnego
ukochanego, jako absolutnego szowinistę, człowieka, który nie wierzy w siłę radną kobiet i prawa kobiet. I nagle ona wykształcona, uczona, spotkała się z miłością życia z człowiekiem, który był po prostu całkowicie prowincjonalnie zamknięty. Jakiś oszołom, który tylko konie go interesowały i taka Polska zamknięta fajne to było bardzo, bardzo fajne. Ona i walcząca o to, żeby jego córka mogła pójść na studia, bo tam spotkała dziewczynę, która marzyła o tym, żeby się uczyć i on jej nie pozwala. Bardzo mi się ten scenariusz podobał, miała to robić Marta Meszaros. Wszystko się inaczej potoczyło. Tak, były dwie role w ostatnich latach, które bardzo chciałam zagrać. I ja żałuję, że nie zagrałam, ale myślę, że żal w ogóle, że nie zagrałam, bo bym coś naprawdę chyba powiedziała takiego tymi rolami dotkliwego. No to może się coś uda powiedzieć na scenie. Kto wie. Tak, ale scena, teatr jest elitarną sztuką bardzo. My mamy dużo publiczności, ale do teatru przychodzi, czy naprawdę my gramy 900 spektakli rocznie. Nie ma takiego drugiego teatru. Takich, bo to są dwa teatry. Ale muszę powiedzieć, że to i tak razem robi 250 tysięcy tylko. A jedno wyjście w telewizji to są od razu 3 miliony. No tak. Także to, że nie mamy dostępu, ja mam nieformalny zakaz występowania w telewizji państwowej w tej chwili, to jest strasznie dotkliwa kara. Za niesubordynację. Za niesubordynację, no trudno. Tak. Zresztą to nie jest pierwszy raz, to też nie jest, prawda? Raz, także ja już tak nie specjalnie. Natomiast to jest kara prawdziwa, ponieważ nasza Boska miała w jednej emisji 3,5 miliona widzów. W pierwszej emisji. Także. Pani Krystyna. A tu sobie mogę grać długo, 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 długo i nigdy nie osiągnę tej liczby widzów. Ale ma Pani tę wolność, o której Pani też wspominała, no, tak. Prawda? Że właściwie tak. To Pani zależy od publiczności oczywiście, ale też od siebie przede wszystkim. No tak, tak, od swoich, tak. Od swoich zmysłów tak naprawdę. Tak, tylko że ja zawsze byłam, że tak powiem, artystką masową. Uzależnienie, przepraszam. Jak przychodziło 200 osób, to mówiłam, a to zagram dla siebie. Mi się wydawało, że to jednak... Czyli lekcje pokory nieustannie, można tak powiedzieć? Że jednak musiało być pewna sala, że ja taka mówię, o fajnie, jest tak. A tak to sobie tak coś prywatnie będziemy grali. Nie, oczywiście żartuję, ale jednak dotarcie zawsze mnie interesowała ilość. Zawsze mnie to dotarcie interesowało. Ta 13 rzędów jakoś nigdy nie był moją ideą. Ale Pani Krystyno, to jeszcze nie jest koniec. No, nie wiem. Nie. Nie wiem, ja ciągle żyję. Jest taki czas w tej chwili w moim życiu, że żyję ciągle między życiem a śmiercią. Tam przejściowo. Chcę, czy nie chcę. Każdego dnia się ocieram o ten problem. Teraz umiera mąż mojej przyjaciółki i całe rano na ten temat rozmawiałyśmy, czy możemy w ogóle pojechać na 3 dni, wyjechać z miasta, bo czekamy na śmierć. Kolejny raz czekamy na śmierć. I tak jest ciągle. I Zuzia umarła, i mama umarła, i ciągle to się zdarza, także to się może zdarzyć każdego dnia, w każdym momencie. Jakby śmierć jest tak bliska przez te ciągłe odejścia, przez te ciągłe pożegnania, że właściwie dziwię się, że jeszcze każdego dnia. Ale powiedziała Pani to kiedyś, że to jest ta jednak ta chwilowość, że gdzieś podoba się Pani to myślenie o tym, że to jest ten, jesteśmy tu. Znaczy, w jakim sensie mnie ta śmierć fascynuje? Jesteśmy tu na chwilę.
I to jest prawda. To jak pani wykorzystuje ten czas, to ja nie wiem, czy wie pani, ja... I wie pan, jeszcze, ja przepraszam, bo ja, no tak. Ja do ciebie mówię, ty, a ty zawsze mówiłaś do mnie pani, no, mimo że pracowałyśmy razem, ale jesteś dużo młodsza, więc ja w ogóle jestem w takim wieku, że do wszystkich mówię ty. Ale to oczywiście. Uznaję, że już taki, to pamiętam kiedyś, kto to tak miał, Bardini tak miał, że jak już od 50 roku życia mówił do wszystkich, ty, nawet jak byli od niego starsi, bo uważał, że już jest ten czas i ja coś takiego czuję. Ale też jest tak często ze mną, że robię nowe, w tym roku zrobię dwie nowe role. Jedną komediową, a jedną taką, na której mi bardzo zależy. I mówię sobie tak, co mi zależy i tak niedługo umrę. To sobie zagram. Tak! Że się zdziwią, ale to znaczy przekroczę jakąś granicę, której pewnie mnie przekroczyła, gdybym nie była w tym wieku, albo nie czuła tak blisko końca, jakiegoś końca czegoś, że mówię, a idziemy dalej, przekraczamy tę konwencjonalną barierę. Ale pani ciągle przekraczała, zawsze. To nie jest tak, bo ja właśnie miałam też zadać, daje się takie pytanie. Przekroczenie, które jakby artyści w ogóle uważają za jakąś wartość w sztuce, to właściwie u pani zawsze ono było. Ono było, czy to jest, prawda, czy nawet właśnie przypomniało mi się teraz znowu, przepraszam, bo zerknęłam na wykonanie tego utworu ponownie, jak dawno nie, no bo ja też żyłam już w tych czasach, kiedy pani to śpiewała, ale teraz sobie odświeżyłam. Czy nawet Guma do rzucia. Czy no to tak, nie było? No, ale ile tych było tych przekroczeń, czy nawet ten... Ale muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja teraz obserwuję, dochodzimy do premiery Huśtawki. Dwoje na Huśtawce myśmy grali z Piotkiem Machalicą 170 razy, sala płakała, dziewczynki siedziały takie 12-13-letnie. Myśmy już mieli oboje, nie wiem, ja miałam 37 lat, jak to zaczęłam grać, Piotrek też. Już nie mogliśmy tego grać, byliśmy za starzy, bo to takiej miłości... jednak młodszych ludzi. I z taką przyjemnością chciałam na nowo zrobić tę Huśtawkę i tę cudowną historię o miłości. O takiej strasznej, takiej smutnej miłości. Pokazać na nowo młodym ludziom, miałam nadzieję, dlatego zrobiłam musical, dlatego chcę robić im o nim. Premiera jest jutro. Tak. Ale mówimy o przekroczeniu. I obserwuję artystkę, dla której to wymyśliłam. I która moim zdaniem się urodziła, żeby to zagrać. Grałam tę Gizelę naprawdę, ale ja jestem zbyt racjonalna, żeby zagrać Gizelę. Ja jestem zbyt uporządkowana. Właśnie moje przekroczenia są uczesane. One są jakby tu cały czas. To cały czas ja tam, to jest po coś. I wymyśliłam tę Huśtawkę dla artystki, która nie zna granic moim zdaniem. I robi przekroczenia każdego dnia, na każdej próbie, w każdej minucie. I to obserwuję z lękiem, bo nie wiem, jak ona jeszcze długo wytrzyma. I dla mnie, ja mówię o Natalii Sikorze i o tym, jak ona śpiewa. Dla mnie to jest po prostu, ja nie mogę iść na próbę, ponieważ ja razem z nią, nawet nie mogę o tym w ogóle mówić. Ja nie wiem, jak ona długo będzie występować, ale to jest przekroczenie, jakby to powiedzieć, którego ja nigdy nie doznałam. Ja nie wiem, czy można lepiej zareklamować spektakl, niż pani teraz to robi. Musimy to obejrzeć wszyscy. Ja nie mogę na nią patrzeć, jak ona to gra. To jest tak rozdzierające. Dzisiaj była pani na próbie, tak? Nie ma siły śpiewać. Tak to gra, że nie ma siły śpiewać. No nic. No tak. To cóż, pani Krystyna. A propos tego tańca i przejścia przez życie tanecznie. I tego, że pani tak po prostu taki dostęp ma do uczuć. I tym się pani dzieli z ludźmi. I to widać właśnie teraz. Jaki to jest dostęp?
I za to ja pani bardzo dziękuję w imieniu wszystkich i wszystkich, którzy są zgromadzeni wokół tych teatrów i mam nadzieję, że będą zgromadzeni, bo faktycznie wspieramy w ten sposób kulturę, a wymieniamy się z nią, ze sztuką. Dzięki wielkie. Dziękuję.